jesteśmy w pierwszej piątce eksporterów w Europie, więc polskie towary są znane na rynkach eksportowych. Około 30% polskiej produkcji trafia na rynki zagraniczne. Natomiast obserwujemy, że duzi producenci europejscy, więksi od nas, jak Niemcy czy Francja, Holandia, już się nie rozwijają. Już ta produkcja przynosi ujemny wynik. I ważne jest, żebyśmy też nie mieli takiej sytuacji wkrótce. Niestety ceny przetwórstwa, i to zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i właśnie u rolników, pozyskanie mleka, to jest proces, który od kilkunastu miesięcy trwa. Wręcz są to galopujące wzrosty, a wojna na Ukrainie niestety przyspieszyła jeszcze to wszystko. Także rosnąca inflacja, koszty energii, kredytów, pozyskania również pasz, ponieważ Ukraina była dużym producentem pszenicy, więc to bezpośrednio uderzyło w rolników, którzy mleko produkują. Również środków ochrony roślin. Wiemy, co się dzieje z nawozami, również ich dostępność jest bardzo ograniczona. Więc to są realne problemy, które wpływają na koszty produkcji mleka. Przede wszystkim chodzi nam o pomoc dla rolników, stworzenie odpowiednich programów, które pomogą finansować różne formy ich działalności. Zielony Ład jest to program, który może utrudnić mocno rolnikom dalszy rozwój i podrożyć produkcję, więc ważne jest, żeby te środki, które w ramach Zielonego Ładu i później od pola do stołu tych konkretnych programów będą przeznaczone, żeby były skonsultowane ze środowiskiem, z przedsiębiorcami, którzy realnie prowadzą te biznesy, jak te środki ulokować, żeby pomogły, żebyśmy nie uzyskali właśnie odwrotnego efektu, że produkcja będzie coraz droższa w Polsce i nie będzie tego zainteresowania.